raz 14 w Stanowie odbyła się impreza pod nazwą Dni Pola. W czasie spotkania na specjalnych poletkach można wymienić się doświadczeniami oraz poznać nowe technologie. Z wiedzy organizatorów korzystają rolnicy, hodowcy roślin oraz producenci nawozów, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Gospodarzem spotkania jest Sławomir Grzybowski z AgroStanowo. Małe przedsięwzięcie, coraz większe, a teraz to już jest taki rozmach, jak widać tutaj na placu i tam na polach. No szkoda, że właśnie jest taki rok, bo tu generalnie chodzi, przede wszystkim jest to skierowane w tym kierunku, żeby pokazać nowe technologie, nowe odmiany, sposoby ochrony, a w tym roku jest to zawężone, ponieważ rzepak prawie całkowicie nam wypadł, tak zwane poletka rzepakowe, a pszenica no, była słaba, ciągnęliśmy ją no, i tam coś można już pokazać, bo są odmiany, to widać. Polecam przejść się zobaczyć. Od powstania firmy Procam mieliśmy od razu na uwadze to, że chcielibyśmy dzielić się z rolnikami, z naszymi klientami wiedzą. I nie ma lepszego miejsca, żeby dzielić się wiedzą niż właśnie pole, na którym możemy zobaczyć, jak zachowują się odmiany, jak zachowuje się ochrona i uprawa agrotechniczna roślin. Dlatego już wtedy z naszym klientem, panem Sławomirem Grzybowskim, doszliśmy do porozumienia, że wykorzystamy jego pole, aby pokazać tą technologię oferowaną przez firmę Procam i dostawców naszej firmy właśnie u niego na polach. I tak to się zaczęło, a teraz Stanowo kończy naszą ogólnopolską trasę. Byliśmy w 7 miejscach w tym roku w całej Polsce, od północy, wschodu, na południu również i na zachodzie. Mieliśmy Dni Pola i te są ostatnimi, najważniejszymi, największymi dniami pola u pana Sławka. Od 14 lat kibicuję firmie Procam i gospodarstwu pana Grzybowskiego. Też widzę ten rozwój, który tutaj się odbywa przy tej imprezie. Widzę duże zainteresowanie rolników, widzę ich coraz większą ilość i widzę coraz większą profesjonalność tej imprezy, ale też i jakie korzyści my, jako mieszkańcy, jako rolnicy ziemi dzierżgońskiej, ziemi sztumskiej, z tych imprez możemy wynieść. Tutaj są niesamowici fachowcy, proszę Państwa, a przy okazji są poletka doświadczalne, gdzie my tu po prostu możemy zadać pytania, wszystko jest wyjaśniane, sprawdzane. Niesamowita lekcja rolnictwa odbywa się pod chmurką.